Co dzieje się, gdy ktoś zawodzi swoje miasto? Drużyna trafia do alternatywnej linii czasowej, gdzie to w roku 2046 Star City zostaje zniszczone, a władzę w mieście przejmują złoczyńcy. Jedyną osobą, która stara się przywrócić porządek, jest Connor Hawke. O tej postaci opowiadałem wam kilkukrotnie. W komiksach był synem Olivera, w serialu jest synem Deagla. Co do potomków danej postaci, sprawcą zniszczeń w Star City jest Deathstroke, a dokładnie jego syn Grant Wilson. W komiksach Grant znany był pod pseudonimem Ravage'a. W serialu, chcąc uhonorować ojca, zajął Star City z pomocą armii kryminalistów. Dlaczego więc reszta świata nic nie zrobiła? Wydaje mi się, że twórcy chcieli przedstawić nam historię, co w komiksie Batman No Man's Land. Czyli Gotham City zostaje zajęte przez kryminalistów, a reszta świata odcięła miasto, aby nikt z niego nie wyszedł. Jeżeli pamiętacie taki film Ucieczka z Nowego Jorku, czy też graliście w grę Arkham City, tu mamy podobną sytuację. Bohaterowie, szukając części do zepsutego statku, zostają zaprowadzeni przez Connora do Arrow Cave. Tam okazuje się, że Oliver nadal żyje i niczym jak w komiksie Powrót Mrocznego Rycerza, nie ma on ręki i stracił również wiarę w miasto. Oliver, tuż po tym jak powiedział bohaterom, gdzie mają szukać części do zepsutego statku, każe się im wynosić. Jakiś czas później w magazynie Rip, Sara i Connor zostają zaatakowani. Z pomocą przychodzą im Rory i Colt. Wszyscy wychodzą z tego cało, poza Connorem, który zostaje porwany i ma zostać stracony niczym jego poprzednik. Sara wraca do Arrow Cave i prosi starego Olivera o pomoc. Ten, mimo wieku i braku ręki, przywdziewa swój kostium i ratuje syna swojego najlepszego przyjaciela. Podczas walki jest wspomagany przez drużynę podróżującą w czasie. Oliver i Connor wygrali bitwę, ale wojna jeszcze się nie skończyła. Green Arrow Senior i jego następca planują przywrócić porządek w mieście. To jeden z lepszych motywów ukazanych nam w serialu. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wrócimy do tej linii czasowej. Odcinek skupiał się również na Rorym i Coldzie, którzy znaleźli się w świecie stworzonym dla nich. Colt powoli zaczyna być dobry, w przeciwieństwie do jego partnera, który niczym Joker z trylogii Nolana chce widzieć świat w płomieniach. Coś mi mówi, że niebawem Rory będzie musiał zdecydować, kim chce być, złoczyńcą czy bohaterem. Jax i Atom rywalizowali o względy Kendry, która jak na razie nie chce się z nikim wiązać. Był to nawet bardzo fajny, humorystyczny dodatek do tego odcinka. Jak dla mnie jest to jak na razie najlepszy odcinek tego sezonu. Liczę, że niebawem ukażą nam przyszłość Flasha lub też przygody jego dwójki dzieci znanych z komiksów. Przygody postaci Impulsa byłyby również bardzo ciekawym motywem na odcinek. A jak wam podobał się ten epizod i czy macie niedosyt Star City z przyszłości? Zostawcie komentarz, dajcie łapkę w górę, a jeżeli czekacie na więcej moich filmów, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam, cześć, trzymajcie się, pa!